A więc proszę Państwa, czas na finał. Finał Ekstraligi Minecraftowej Ligi Żużlowej. Row Rybnik, WT, Sparta Wrocław. Dwie najmocniejsze ekipy dzisiaj właśnie się spotykają w pierwszym meczu finałowym. I zobaczymy, kto wyjdzie z tego zwycięsko. Właśnie tutaj z Rybnika witam Państwa bardzo gorąco. Miłosz, nie krasz. Oraz Jakub Gurbisz. No i proszę Państwa, ależ tutaj nas czeka spotkanie niesamowite. Dwie drużyny, których składy śmiało można nazwać Dream Teamami i na te składy właśnie teraz popatrzymy, zaczynając od WTS-u Sparty Wrocław. Więc właśnie zaczynając czytanie składu WTS Sparty Wrocław, to pod jedynką wystąpi dzisiaj Szymon Łoboda, pod dwójką Ricardo Holta, pod trójką pojedzie dzisiaj Kasper Kotowicz, czwórka zaklepana dla Mateusza Rybarczyka, piątka dla Oskara Dabczyka, szóstka dla Gracjana Rzepiastego, siódemka dla Kacpra Pitury, a pozycja rezerwowego, czyli numer 8 dla Arkadiusza Kutki. Jeżeli natomiast chodzi o ekipę Robu Rybnik, z dziewiątką Bartek Sokołowski, z dziesiątką Jakub Deskorolka, z jedenastką Mateusz Rącą, z dwunastką Tymoteusz Wiśniewski, z trzynastką Mateusz Majewski, z czternastką Ksawer Olżejski, z piętnastką Kacper Kurczak i na rezerwie w ekipie Robu Rybnik dzisiaj Borys Grela. Ja więc ruszamy z wyścigiem pierwszym. Łoboda, Sokołowski, Kotłowicz i Johnson. Zaczynamy finał. Zielone światło już zapalone od Kamila Zęgoty. I ruszamy. Dobry start Barkowskiego. Nałożył Łobodę, tak jest. Johnson, czy znajdzie miejsce dla siebie? Teraz jest na ostatnim miejscu. Troszkę tutaj pirotechnika została odpalona, troszkę to pewnie spowodowało też stresu u zawodników. Na ten moment jednak teraz Johnson, widzimy, że zaczyna zdobywać prędkość, Sokołowski już daleko z przodu, a Johnson teraz wchodzi pod Kotłowicza, Kotłowicz to jednak odbija. A więc mamy już ciekawe ściganie na ten początek, no Johnson póki co nie może się odnaleźć, jeśli chodzi o ten tor. No wydawałoby się, że on ten tor będzie miał perfekcyjnie, jak teraz to WTS Sparta Wrocław, idealnie. Bronią się przed Johnsonem, Sokołowski już daleko z przodu, tak jak mówiłem. Ostatnie okrążenie już rozpoczęte, Johnson jeszcze do samego końca napiera. Żółta flaga, czarny krzyż już pokazana zawodnikom. Ostatnia szansa Johnsona, który próbuje wejść, ale zamyka go Kotłowicz. Świetnie to rozegrał Kacper Kotłowicz, jednak mamy 3 do 3. No i pytanie, dla kogo te 3 do 3 jest bardziej zadowalające? Oczywiście pewna wygrana ze strony Barka Sokołowskiego. Świetnie sobie poradził ten zawodnik, ale naprawdę to, co pokazali tutaj Wrocławianie w późniejszej części wyścigu, to było piękne, jak bronili się przed Mateuszem Johnsonem. Kurczak, Rzepiasty, Olżejski i Pitura. Zielone światło już zapalone. Jedziemy z tym wyścigiem, świetnie, że Piasty, fenomenalny start. I tak samo Kacper Pitura nakłada Olżejskiego. Pitura po szerokiej próbuje wziąć Kurczaka. Będzie tam się na pewno po szerokiej, jest już przed Olżejskim. Czy weźmie jeszcze Kurczaka? Teraz go wchodzi pod niego, no proszę. Sparta Wrocław na 5 do 1. Ależ to świetnie rozegrali. Że Piasty świetnie wystartował. Pitura również, fenomenalne reakcje startowe zawodników WTS-u Sparty Wrocław. I świetnie rozegrali teraz to wszystko. Leciutko zbliża się Kacper Kurczak do Kacpra Pitury, ale nie jest to wystarczająco. 3 punkty, że Piasty, 2 punkty Pitura i 1 punkt Kurczak, 0 punktów Ksawer Olżejski. No proszę, nie spodziewałem się, że wiedziałem, że para po stronie WTS-u Sparty Wrocław jest o wiele lepsza, ale nie spodziewałem się aż tak mocnej dominacji. Spodziewałem się, że tutaj Rybniczanie jednak atutem toru coś tutaj więcej pokażą. Dabczyk, Wiśniewski, Holta i Majewski. Zielone światło już zapalone. I ruszamy. Lepszy start chyba WTS-u Sparty Wrocław. Dobrze Ricardo Holta, dobrze również Dabczyk teraz. Przytrzymuje Tymoteusza Wiśniewskiego. Wiśniewski jednak tam się przebija. Chyba przed Ricardo Holtą, tak jest. Jest przed Ricardo Holtą. Holta próbuje przy kredzie, ale wpada w trawę. Fatalny błąd Ricardo Holty. Ale Dabczyk jedzie na prowadzeniu. Oskar Dabczyk teraz na czele stawki. Pytanie, czy ktoś go tutaj dorwie. Tymoteusz Wiśniewski teraz zabiera się w pogoń. Jedzie zaraz za Dabczykiem. Dabczyk jest bardzo wolny. Jednak póki co ciągle skutecznie się broni. Ma jeszcze przed sobą dwa okrążenia. Pada teraz w trawę Wiśniewski. Czy wykorzysta to jeszcze zawodnik z tyłu, czyli Ricardo Holta? Nie wykorzystuje. Był zbyt daleko, a tym teraz pogoń za Dabczykiem. Zabiera się Mateusz Majewski. Żółta flaga, czarny krzyż. Majewski bardzo blisko kredy. Zobaczymy, czy Dabczyka na tym ostatnim zakręcie będzie w stanie złapać. Jak na razie Dabczyk skutecznie odpiera ataki Majewskiego. I te 3 punkty ostatecznie dowodzi, a więc Dabczyk, Majewski, Wiśniewski i Holta. Ciekawy wyścig. Wydawało się już na podwójne zwycięstwo. WTS-u Sparty Wrocław popełnił błąd jednak Ricardo Holta. I ostatecznie no Dabczyk tego błędu nie popełnił. Perfekcyjnie pojechał Oskar Dabczyk. Mistrz świata, zasłużony mistrz świata Minecraftowej Ligi Żużlowej. Dowiózł bardzo ten 3 punkty i ciągle na prowadzeniu jest ekipa WTS Sparty Wrocław. Zielone światło już zapalone. I ruszamy.
Dobry start Stawerego Olżyckiego z pierwszego pola, dobrze również do Skoroka z trzeciego, ale założony teraz przez Rzepiastego i Rybarczyk na drugim miejscu, więc mamy 3-3. Olżycki na prowadzeniu, chociaż leciutkie błędy teraz popełnia. Pytanie, czy będzie popełniał przez pozostałą część wyścigu, a teraz proszę do Skorolka wcisnął się przed Gracjanem Rzepiastego. Tego nie zobaczyłem, w jaki sposób dokładnie do tego doszło. Teraz przedłuża prostą chyba do Skorolka. Musi jednak mieć się na baczności, bo może w każdej chwili zaczepić się o Mateusza Rybarczyka. Jak na razie prowadzenie dla Rowu Rybnik, chociaż deskorolka naprawdę w dużych tarapatach, napiera na niego Rzepiasty. Oprócz tego z przodu mocno mu przeszkadza Mateusz Rybarczyk, więc zobaczymy, co tu się ostatecznie stanie. Przedłużenie prostej, Rzepiasty nie daje jednak rady, świetnie to opanował Jakub deskorolka. A więc jednak, chyba deskorolka będzie drugi, ależ teraz wyhamował mocno, no proszę, no pytanie, czy nie za mocno tutaj było wyhamowane. Bieg jest przerwany, dokładnie tak, no Rybarczyk, no przesadził teraz mocno według mnie, on stanął praktycznie do zera. Tak, jest, a mam widzę, że ciekawą informację, bo wynik zostaje zaliczony bez wykluczenia nikogo, więc ja się kompletnie z tą decyzją nie zgadzam. Myślę, że z racji, że to jest finał, że to są bardzo ważne zawody, to ta decyzja jeszcze zostanie podjęta analizie po zawodach i ewentualnie wynik zostanie zweryfikowany. Majewski, Holta, Kurczak i Łoboda. Zielone światło już zapalone. I ruszyła taśma w górę. Dobry start do Awcia. Dobrze Ricardo Holta. Chociaż Majewski teraz zdecydowanie lepiej. Jedzie teraz na pierwszym miejscu. A Kurczak się tam przyciska przed Holta. No proszę. Kacper Kurczak po pierwszym starcie zdecydowanie nieudanym. Teraz próbuje pokazać, że on jednak potrafi, ale odbija się teraz. Odbija się od niego również Holta. Więc ciągle mamy 4 do 2. Łoboda teraz jest w pogoni za Mateuszem Majewskim. Obserwujemy walkę z przodu, choć Majewski raczej te 3 punkty utrzyma. Majewski to nie jest zawodnik, który miałby tu jakiś głupi błąd popełnić. Teraz już odleciał na większą przewagę od Szymona Łobody. Łoboda jeszcze tutaj mocno przyhamował, ale wszystko zostaje dowiedzione tak, jak jest. 4 do 2 dla Rowu Rybnik i no zbliżają się teraz rybniczanie do zawodników z Wrocławia. Wynik tego spotkania to będzie, z tego co liczę, 14 do 16. Patrzymy na wyścig szósty. Johnson, Kotłowicz, Wiśniewski i Rybarczyk. Pisma poszła w górę. Dobry start teraz od Wiśniewskiego. Przytrzymuje tam Rybarczyka. Rybarczyk jednak się przyciska przed tym Mateuszem Wiśniewskiego. Wiśniewski się odbija, ale za to z przodu jedzie Johnson. Johnson na prowadzeniu. Drugie miejsce Kotłowicz. Trzecie miejsce Mafioza, czyli Mateusz Rybarczyk. Daleko z tyłu już Tymoteusz Wiśniewski. A więc tak to się aktualnie układa. Teraz w kontakcie z Mateuszem Johnsonem jest Kacper Kotłowicz, ale Johnson już widać po jego stylu jazdy, że on ten tor ma świetnie opanowany i na spokojnie już ma większą przewagę od zawodników WTS Party Wrocław. I Johnson dowodzi 3 punkty. 2 punkty Kotłowicz, 1 punkt Rybarczyk, 0 punktów Wiśniewski. Było przez chwilę walki w tym wyścigu, ale szybko Mateusz Johnson, który świetnie zna ten tor, to udowodnił również w spotkaniu z Bellevue Aces. Rozprawił się on szybko z zawodnikami WTS-u i bez problemu podążył po trójkę. Zielone światło już zapalone. I ruszyła taśma w górę. Dobry start. Kacpra Pitury z pierwszego pola. Sokołowski napędza się po szerokiej. Sokołowski, czy będzie w stanie każdego objechać? Objechał jak na razie Dabczyka. Razem ze swoim partnerem deskorolką. Dabczyka już trzymają z tyłu, ale Pitura jedzie na prowadzeniu. No i pytanie, czy Pitura teraz da radę utrzymać te 3 punkty? Deskorolka już musi jechać ostrożniej, bo ma przeciwniku przed sobą, a Pitura jak na razie całkiem dobrze sobie radzi na tym torze we Wrocławiu. Dabczyk próbuje wejść pod deskorolkę. Oskar Dabczyk teraz przedłużenie prostej i do deskorolkę nie wchodzi, bo go blokuje, a Kapeczyn bardzo blisko. Kacpra Pitury napiera na niego wręcz wszystkimi możliwymi siłami. Niesamowita walka w wyścigu siódmym, ostatnie okrążenie, Pitura ciągle pierwszy, Sokołowski czegokolwiek próbuje, Dabczyk, ale deskorolka odbija. No proszę, ależ świetny wyścig, ostatni zakręt. Co tu się stanie? Pitura ostatecznie broni 3 punktów, a kto trzeci? Jednak deskorolka, niesamowity wyścig siódmy, mimo że się praktycznie w ogóle nie mijali. To emocje były do samego końca. Każdy zadawał pytanie, czy Pitura obroni się przed Bartkiem Sokołowskim. Ostatecznie się obronił, a z tyłu świetna walka. Dabczyk przez chwilę minął deskorolkę, ale deskorolka od razu to odbił. Niesamowity wyścig siódmy, no i zdecydowanie nie zawiódł ten pojedynek Tytanów. Zielone światło już zapalone. I ruszamy. Dobry start Mateusza Majewskiego, chyba lepszy od Kotłowicza. Zakłada teraz Kacper Kotłowicza, a Olżejski po szerokiej. Ksawer Olżejski, czy nie da rady jednak, przyblokował go Mateusz Rybarczyk. No proszę, jak to świetnie rozegrał Mateusz Rybarczyk.
Był tam blisko Ksawer Olżycki napędzenia się po szerokiej, ale Rybarczyk to jednak opanował. No i świetną robotę, mimo tego, że jeden punkt tylko wiedzie Mateusz Rybarczyk. To naprawdę niesamowicie pomógł tutaj drużynie WTS Sparty Wrocław, a patrzymy naprzód, bo tam Kotłowicz napiera wszystkimi możliwymi siłami na Mateusza Majewskiego. Majewski musi mieć tutaj oczy z tyłu głowy, musi naprawdę bardzo mocno pracować, żeby te trzy punkty utrzymać. Kotłowicz bardzo blisko, próbuje się tam wepchnąć. Ciągle drzwi mu jednak zamyka. Ostatnie okrążenie, żółta flaga, czarny krzyż. Kotłowicz teraz w trawie. Czy to wykorzysta jeszcze Olżejski? Olżejski, teraz jego szansa. Przedłużenie prostej, Ksawer Olżejski jest, ale zbyt szeroko. Olżejski, ostatnia szansa, nie dał jej nagrady, ale mamy 3-3. To też ten wynik cieszy na pewno Mateusza Majewskiego, który do samego końca był napierany. Olżejski pod sam koniec jeszcze miał szansę, ale ją niestety zmarnował. 3-3, nie odrabia póki co Rybnik strat, ale ciągle trzyma się bardzo blisko drużyny WTS-u Sparty Wrocław. Ciągle tylko dwupunktowa przewaga drużyny WTS-u, no ale rybniczanie muszą się tu mocno wziąć do roboty, bo jak na razie to ciągle drużyna WTS-u Sparty Wrocław jest od nich lepsza. Zielona lampka już zapalona. I ruszamy. Dobrze, Dabczyk z drugiego pola. Nałoży Johnsona. Nie nałoży Johnsona. Johnson jednak opanował to bardziej. A po szerokiej Wiśniewski. Bloknięty jednak teraz przed Gracjanem Rzepiastego. No proszę, wydawało się, że Wiśniewski dołączy do swojego partnera Johnsona, który teraz jedzie z przodu. Który raczej tych trzech punktów już nie odda, bo on ten tor zna świetnie. A teraz Dymas jeszcze walczy z Dabczykiem. Dabczyk z problemami lekkimi. Będzie tu jeszcze Wiśniewski. Co to się stało? Co to za błąd ze strony Mateusza Johnsona? To było strasznie dziwne, strasznie szeroko pojechał, ale co teraz się dzieje? Odbija się jeszcze Gracjan Rzepiasty, przepraszam, Oskar Dabczyk. I jest sporo tęczy do trzech, no proszę, co tutaj się dzieje? Strasznie mnie ciekawi, co tam się w ogóle wydarzyło z Johnsonem. To wyglądało strasznie dziwnie, bo strasznie szeroko wyjechał. Jakby się przestraszył, że za chwilę może wypaść. Objął prowadzenie Rzepiasty, ale w zamian za to wypadł poza tor. Oskar Dabczyk, ostatnia szarża, ostatni atak Jean Johnsona. Ostatecznie zostajemy przy 3-3. Ciekawy strasznie wyścig, strasznie dużo, strasznie bardzo chaotyczny. Ostatecznie zostaje 3-3. Tak jak było na początku, więc rybniczanie pewnie nie są aż tak źli z tego, jak to ostatecznie wyszło, ale na pewno chcieli więcej. Strasznie dziwna sytuacja, nie wiem co tam się stało z Mateuszem Johnsonem, który strasznie szeroko wyjechał. 10. gonitwa dzisiejszego spotkania. Czy Rob Rybnik wreszcie lepiej sobie poradzi w tym spotkaniu, czy ciągle WTS będzie odskakiwał? Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zielone światło. Ruszamy. Dobry start Marka Sokolskiego, lepszy od Holty. Holta jednak z tego wszystkiego lepiej wyszedł, a tam przyciska się deskorolka przed Łobodę. I z Łobodą już sobie rybniczanie poradzili. Pytanie co z Holtą? Holta jak na razie dzielnie się broni na pierwszej pozycji. I póki co jest z przodu. Co zrobi Łoboda? Co tu się jeszcze stanie? Sokołowski wpada w trawę, co tu się dzieje? Łoboda bije teraz Sokołowskiego, co za błąd Kapecina? No proszę, kompletnie niespodziewane, ale Kapecin teraz do kredy. Wyprzedzi Łobodę, bo ten zdecydowanie słabą ścieżką pojechał i odzyskał swoje punkty. A więc kolejne 3-3, kolejny remis, ciągle dwupunktowa przewaga WTS-u. Mogła być większa przewaga, ale błąd popełnił Szymon Łoboda. Mogli rybniczanie odrobić, ale również błędy popełnił z ich strony, a więc ciągle 3-3. Niesamowite spotkanie. Zielone światło już zapalone. I rusza taśmę w górę. Świetny start rybniczan tym razem. Kurczak lepiej od Pitury. No proszę, ciekawe co się teraz wydarzyło. Lepsza reakcja startowa Kurczaka od Pitury. Pitura teraz już za prostą. Próbuje wejść przed Johnsona. Johnson teraz ścinka do kredy. Świetnie to rozegrał teraz Mateusz Johnson. Wychodzi na prowadzenie nawet przed swojego partnera. No i Kurczak teraz ma trudną robotę bardzo, bo musi obronić się przed Katrą Piturą. Jeśli oni to dowiodą, będziemy mieli 5-1 dla drużyny Robu Rybnik i to Rybnik wyjdzie na prowadzenie. No proszę, ciekawe nam to się to wszystko układa. Kurczak ciągle broni się przed Piturą. Świetnie teraz jedzie, odbija teraz Katrą Piturę. No i proszę, ależ tutaj zwrot akcji w wyścigu 11. Wreszcie się obudzili, wreszcie rybniczanie, wreszcie się dowiedzieli o co tu jest gra i bardzo ważne 5-1 zdobywają. Johnson, Kurczak pokonują Piturę i Kacpra Kotłowicza. No Pitura zaskoczył mnie strasznie tą reakcją startową, strasznie wolno na to była reakcja startowa. Lepiej nawet do niego Kurczak wystartował, co wyglądało dziwnie. Bardzo potrzebne 5-1 dla Robu Rybnik i wychodzą na prowadzenie w tym spotkaniu. Jedziemy wyścig numer 12, no niestety grafika nie jest aktualna, bo no sędzia nie poczekał na gotowej telewizji. Jedziemy, 3-3, 4-2 jednak dla WTS-u Sparty Wrocław teraz. Na prowadzeniu jedzie Ricardo Holta, drugie miejsce Ksawer Olżejski, trzecie miejsce Rzepiasty, czwarte miejsce Kapecin. Kapecin teraz wchodzi przed Gracjanem Rzepiastego, Rzepiasty jednak to odbija, ale znowu odbija Sokołowski, no proszę. Ależ świetna walka tutaj w wyścigu 12, proszę się nie sugerować grafiką, no bo niestety wina sędziego, że nie została zaktualizowana.
Na ten moment ciągle jedziemy na 3 do 3, ale teraz jednak mocno hamuje. Bartek Sokołowski, żeby nie uderzyć swojego partnera. Daje to bardzo dużo szansy Gracjanowi Rzepiastemu, który próbuje go złapać. Teraz już jednak chyba wszystko się to ustabilizowało. Ostatnie okrążenie już rozpoczęte, żółta flaga, czarny krzyż. Ciągle Holta na prowadzeniu. Bardzo szeroko teraz jedzie Sokołowski i wmija go Rzepiasty. No proszę, czy jednak będzie remis po tym wyścigu? Tak, będzie remis, bo 4 do 2 pisujemy. Dla WTS-u Sparty Wrocław świetnie to rozegrał Gracjan Rzepiasty, który dowiódł jednak ostatecznie te bardzo cenne punkty. Zwycięża ten bieg Ricardo Holta, a trzecie miejsce Gracjan Rzepiasty, więc mamy 4 do 2 i 36 do 36 po wyścigu 12. Ciekawe to wszystko wygląda. No, światło. I ruszamy. Dobry start, słabszy start teraz chyba do Skorolki, no proszę. Zakłada go Dabczyk. Majewski drugi, teraz się napędza, próbuje tam znaleźć swoje miejsce Rybarczyk, on jednak jest zamknięty. Przez obu zawodników Rybnik odbity jest już również. Więc mamy 3-3. Dabczyk na prowadzeniu, Rybarczyk z tyłu. Majewski drugi, do Skorolka trzeci, a więc biegowy remis się nam zapowiada. I przed dwoma ostatnimi biegami będzie remis w tym spotkaniu. Niesamowite spotkanie dzisiaj oglądamy tutaj w Rybniku. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na torze, teraz Rybarczyk zbliża się do Skorolki. Skorolka musi uważać, naprawdę, ponieważ za chwilę Mateusz Rybarczyk może go złapać. Patrzymy teraz na tą walkę z tyłu, bo to jest teraz to, co się liczy najbardziej w tym wyścigu. Ostatnie okrążenie. Żółta flaga, czarny krzyż pokazany już zawodnikom. Teraz swoją partnerowi miejsce zostawia z tego, co widzę. Zawodnik w pasku czerwonym, czyli Mateusz Majewski. I dowodzimy tak 3-3. Deskorolka ostatecznie wybronił się przed Mateuszem Rybarczykiem, ale 3 punkty dowozi Oskar Dabczyk, który na swoim koncie jak na razie miał 3-0-0 i teraz trójkę zdobył jeszcze w swoim czwartym starcie, więc nie najgorszy występ Oskara Dabczyka, taki w kratkę, pół na pół, ale bardzo ważne 3 punkty teraz dowodzi, to powoduje, że mamy remis po wyścigu 13, 39-39, remis przed dwoma ostatnimi biegami w pierwszym spotkaniu, niesamowicie zacięta batalia, no i w innych... bieg 14, 13 powtórzony decyzja sędziego. Ale też powiem taką ciekawostkę. Dzisiaj jest dzień optymisty, więc bądźmy optymistycznej myśli, że następne biegi i powtórka tego biegu nie będą jakkolwiek analizowane, ponieważ to już trochę za długo trwa. Ale też mogę powiedzieć, tak, ja nawet mogę sędzia powiedzieć, nie chcę przekazać, za co jest, czemu jest bieg w ogóle powtórzony. A nie mam pojęcia. Od razu taką informację powinien przekazać. Tak jest, więc wyniki biegu 13 ciągle są pisane, ale już są wycofane. Znamy już powód również przerwania. Park maszyn był otwarty. Więc kuriozalna sytuacja spowodowała, że jednak jedziemy jeszcze raz. No, nie wiem, co mam powiedzieć o tych zawodach, ale naprawdę dużo dziwnych decyzji. Jedziemy z biegiem no tak, 13, powtórką. Taśma już w górę, świetnie Mateusz Majewski. Chyba lepszy start od Oskara Dabczyka. Dabczyk jednak z tego wszystkiego wyszedł lepiej i znowu wychodzi na prowadzenie. Deskorolka i Majewski, oni kupują teraz drugie i trzecie miejsce. To zrobi teraz Rybarczyk, Rybarczyk pod Deskorolkę, ale odbija się! I znowu mamy 3-3. No jeśli tak to dowiodą, to nikt nie będzie poszkodowany z tego, że jedziemy jeszcze raz. Bo dojedziemy do mety w takiej samej sytuacji. Oskar Dabczyk na prowadzeniu, drugie miejsce Majewski. Deskorolka z mocnymi problemami, nawet z lekkimi lagami. No, mam nadzieję, że tylko nie będzie znowu kontrowersji. Rybarczyk oby czeka nie na błąd Jakuba Deskorolki, będzie chciał go tu jeszcze wykorzystać. Majewski trzyma się za Dabczykiem, Dabczyk jednak pięknie rozumie ten tor. Widać, że jest zasłużonym mistrzem świata. Świetnie ogarnął ten tor, mimo tego, że jest on trudny. A więc ostatni zakręt. I Dabczyk te 3 punkty dowozi. Co się stanie jeszcze z tyłu? Deskorolka ostatecznie również jeden punkt dowozi, bo był napierany do samego końca przez Rybarczyka. A więc nic się nie zmieniło, nikt nie został poszkodowany. 3-3 i 39-39 w wyścigu numer 13. Zielone światło już zapalone. I rusza taśma w górę. Dobrze, na start w miarę całej stawki. Pitura dobrze, ale wciskać pod niego Wiśniewski, no proszę. Błąd Kacpra Pitury i Wiśniewski jedzie na prowadzeniu. Wiśniewski, który fatalnie sobie w tym spotkaniu radził, teraz jedzie przed Piturą i wygląda to, że całkiem dobrze się broni. Pytanie, czy te 3 punkty ostatecznie obroni. Jak na razie jedzie dzielnie. Daleko z tyłu już Kacper Kurczak. Pitura napiera na Wiśniewskiego, który póki co jedzie idealnie. No proszę, jeśli Wiśniewski da radę to obronić, to będzie bardzo ciekawie. Utrzyma się remis przed wyścigiem 15. Pitura nie będzie chciał tego tak zostawić, ale Wiśniewski póki co nie popełnia błędów. Pitura już wyjeżdża szerzej, bardzo szeroko już Pitura chyba już tej przewagi nie nadrobi. No proszę, co tu zrobił Tymoteusz Wiśniewski po tak fatalnym spotkaniu? Teraz przywodzi Kacpra Piturę i dowodzi bardzo cenne 3 punkty. A więc Wiśniewski, Pitura, trzeci Łoboda i z tyłu Kacper Kurczak. 3 do 3, to oznacza remis przed wyścigiem 15. Niesamowite spotkanie.
Last Dance, Mateusz Majewski, Kasper Pitura, Bartek Sokołowski, Gracjan Rzepiasty, remis przed biegiem 15. Patrzymy na ten spektakl. Świetne widowisko, dzisiaj oglądamy. Taśma w górę. Kto teraz najlepiej? Dobrze Pitura. Czy założy Majewskiego? Majewski tak jest założony i Rzepiasty się napędza po szerokiej. Czy będzie lepszy od niego Kapeczyn, czyli Bartek Sokołowski? Rzepiasty bardzo szeroko, jednak odbity teraz przed Bartka Sokołowskiego. Majewski będzie atakował Piturę. Pitura wiecie teraz remis. Bardzo ważne 3 punkty. Pytanie, czy Majewski to odbije? Jeśli Majewski przejdzie na pierwszą pozycję, to będziemy mieli zwycięstwo. Rowu Rybnik, a teraz jeszcze błędy. Rzepiasty przed Kapeczyna. Rzepiasty przed Sokołowskiego. Jedziemy na zwycięstwo. Tyle z WTS-u Sparty Wrocław. Co za spotkanie. Majewski przed Piturę. Co za wyścig 15. Co to się dzieje? Z tyłu Sokołowski. Pytanie, czy to odbije? Znowu jedziemy na remis. Niesamowity wyścig. Co tu się dzieje? Co tu się jeszcze stanie? Ostatni zakręt. Decydujący o wszystkim. Wciska się tam Kapeczyn. Nie daje jednak rady. Co za świetne spotkanie. Kończymy je ostatecznie remisem. 45-45. Świetne widowisko. Świetny wyścig 15. Dwukrotnie się zmieniły pozycje. Niesamowite spotkanie. Ojeju! Co tu się działo? Widać, że chyba się posłuchali tego co ja mówiłem, żeby w końcu pokazali, jak to się jeździ. I pokazali, jak to się jeździ. Naprawdę, co tu się stało? Tyle się tego działo. Już miało być to zwycięstwo na WTS Sparty Wrocław. Pewnie już się tam cały młyn gotował. A jednak jeszcze Mateusz Majewski dał tą nadzieję dla nawet nielicznych za kibiców Rowu Rybnika, ale dał nadzieję, że jeszcze będzie 3-3 i dowieźli to 3-3. Jeszcze mogło być 3 dla Rowu Rybnik. Tyle się jeszcze w tym biegu działo i to jest idealne podsumowanie tego całego spotkania, ale też wszystko będziemy analizować powoli po całym spotkaniu. No, zobaczymy, jak to będzie w Wrocławiu i ciekawie będzie, jak będzie remis. No wiadomo, jak będzie remis we Wrocławiu, to WTS sięgnie po mistrza, tak, ale to jeszcze są pierwsi w tabeli. Wiele czytanie. A więc mamy teraz, cieszą się zawodnicy obu sektorów. Pytanie, kto się powinien bardziej cieszyć? Jak na razie z tego, co widzimy, to większy, bardziej się cieszy WTS, chociaż no ten błąd Kacpra Pitury to zadecydował o tym, że tego spotkania nie wygrali, tylko zremisowali. Ale zgaduję, że we Wrocławiu panuje taki spiryt, że oni się po prostu cieszą, że jak najmniejszą ilością punktów przegrali to spotkanie, że w ogóle tego spotkania nie przegrali, tylko je zremisowali i w drugim spotkaniu u siebie mają naprawdę niesamowicie komfortową sytuację. Wystarczy właśnie, że to spotkanie u siebie zremisują, wystarczy, że zdobędą 45 punktów, wystarczy, że właśnie drugie spotkanie zakończy się remisem i WTS Sparta Wrocław zostanie mistrzami Minecraftowej Ligi Żużlowej. Świetne widowisko oglądaliśmy dzisiaj. No i więc Szymon Łoboda dzisiaj zdobył 5 punktów i 1 bonus. Ricardo Holta zdobył dzisiaj 6 punktów. Kasper Kotowicz 4 plus 2. Mateusz Szybarczyk 5 plus 1. Oskar Dawczyk 6 punktów. Gracjan Rzepiasty 9 plus 2. Kasper Pitura 10 plus 1. A Arkadiusz Kurka dzisiaj nie pojechał. Tak to wygląda w tej ekipie, którą się można właśnie określić, że zwyciężyli, wiadomo jest remis, ale zwycięski remis tak zwany garnęli z tego spotkania, o wiele łatwiejszą sytuację mają w drugim spotkaniu. Kacper Kipitura, najlepiej punktujący zawodnik, 10 punktów, 1 bonus, chociaż no trochę boli ten bieg 15 i stracenie tych 3 punktów w bardzo słabym stylu, bo zwyciężyliby to spotkanie wrocławianie, ostatecznie jednak remisują, to też ich na pewno bardzo cieszy. Drużyna Rowu Rybnik prezentowała się dzisiaj następująco. Bartek Sokołowski 7 punktów, tylko średnia 1,40. No tutaj zdecydowanie po stronie Kapeczyna większe oczekiwania były. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że zawiódł dzisiaj Bartek Sokołowski. Jak u Deskorolka tylko 3 punkty i 3 bonusy. Mówił też zawodnik, że miał lagi dzisiaj, więc no niestety, jeśli to prawda, to złośliwość otrzymawczych przytrafiła się temu zawodnikowi. Mateusz Johnson 8 punktów. Tymoteusz Wiśniewski 5 punktów i 2 bonusy. Ta trójka w swoim czwartym starcie bardzo ważna, bo akurat wtedy pokonał Kacpra Piturę. Mateusz Majewski, najlepszy zawodnik drużyny Rowu Rybnik, który on właśnie zaatakował w biegu 15 Kacpra Piturę, powodując chaos mocny, bo oprócz tego ataku jeszcze wcześniej był atak drugi, który mocno nam pomieszał. On ostatecznie zdobywa 3 punkty. Ksawer Olżyński tylko 5 punktów, 0-3-0-2. Kacper Kurczak 4 punkty i 1 bonus, rezerwowy Borys Grela dzisiaj na torze ani razu się nie pojawił. Patrzymy jeszcze na tabelę bieg po biegu i analizujemy sobie to spotkanie. Zaczęło się 3-3, potem 5-1 dla Wrocławia, 3-3, 3-3, 4-2 dla Rybnika. Wtedy
przez aż 5 biegów, jeśli dobrze liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć biegów, utrzymał się rezultat ciągle 3-3 i ciągle dwupunktowa przewaga Wrocławia. Więc niesamowicie to wyglądało, ciągle Wrocławianie nie chcieli dać nadrobić ani jednego punktu zawodnikom Rybnika i ciągle tą dwupunktową przewagę utrzymywali. W biegu 11 jednak wreszcie było uderzenie, Robu Rybnik 5-1, potem 4-2 z powrotem dla Wrocławia, co udało nam remis, potem dwukrotnie 3-3 i w biegu 15 również 3-3, więc niesamowite spotkanie, ostatecznie zakończone remisem. No i czekamy na drugie spotkanie, gdzie na pewno szanse będą bardziej stałe po stronie Wrocławia z racji, że będą na swoim torze i z racji, że wystarczy im również zremisować to drugie spotkanie, zdobyć 45 punktów, żeby w tych... żeby na szczycie Minecraftowej Ligi Żużlowej i zdobywając złoto drużynowych mistrzostw Polski właśnie się znaleźli.